Okej, to było dosyć proste, nie powiem, że nie. Teraz wysiadamy i lecimy do góry, ponieważ zanim przekroczymy tamte drzwi, to warto tutaj wejść, dlatego że widzicie, co na nas czeka. Teraz możemy już iść dalej. O! Checkpoint. I głupota. To przede wszystkim, że tak powiem. No ale tej skrzynki nie zniszczymy. Potrzebujemy właśnie tutaj naszego Titanixona. I lecimy. Blow! I skasujemy skrzynki z nitrem, ponieważ są one tutaj przeszkodą. Nie powiem, że nie. Kurde, ale nie wiem, czemu animacja wybuchu przypomina mi animację z tego crasha flashowego na wyspę gier. Tak jakoś dziwnie mi się to skojarzyło, nie powiem, że nie. Warto tutaj wejść, ponieważ tutaj mamy Tiki Masks. No. I po to w sumie tutaj przyszliśmy. Dawaj, K-Modo, nie boję się ciebie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ty tam za rękę prowadzi mnie. W ogóle co to jest to tutaj po boku? To jest jakiś koralowiec, czy co to jest? Nie kumam za bardzo trochę. Skrzynek żelaznych zniszczyć nie możemy, tak więc nie bójcie się, jeżeli okaże się, że przykładowo macie tutaj taką skrzynkę żelazną i jak jej nie zniszczycie, to już nie macie 100%. Wręcz przeciwnie, 100% będziecie mieli. I przyznam szczerze, że nie lubię za bardzo troszeczkę tego level design, znaczy level design, boże, ta, to niezły level design. Nie lubię strasznie designu Aku-Aku, bo jakoś tak mi się nie podoba w tej wersji. Zwłaszcza po pierwszej cutscence, jakiś taki dziwny był. Zapomniałem w sumie tego na początku skomentować, ale przynajmniej macie teraz już ode mnie info w tej kwestii. No dobra. Czas na trzecią i zarazem ostatnią sekcję tego poziomu. Świecące grzybki, kryształy. Przepaście, kurde. Warto tutaj sobie przeskoczyć, dokładnie. I monitorować, czy czasem jakieś skrzynki nie pominęliście, ponieważ to jest łatwo niestety dokonać coś takiego, czyli ominąć skrzyneczkę. O, dokładnie tak. Jest wszystko git, mamy ładny total zgrany. Uwaga na zwodzony most, ponieważ on zaraz upadnie w dół. Jezu, jaki dziwny ten odgłos, nie? Kiedy osiadamy go. Nie wiem, to mnie cały czas zastanawia i zarazem rozbraja w sumie. No i dobra, zaczynamy teraz rundę bonusową. Pamiętajcie, żeby tutaj też zbierać ten skrzynki, bo one się wliczają do totalu. I strasznie spokojna muzyka tutaj leci, jak na rundę bonusową, gdzie zwykle rundy bonusowe miały taką energiczną dosyć muzykę, mogę przyznać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, mamy to. Teraz tutaj uwaga, dlatego że kontakt z nitro od razu to jest insta-kill. Takie trochę nawiązanie do... W zasadzie to co za nawiązanie? Przecież nawet Aku-Aku nie mamy, więc dobra. Co ja tutaj chciałem powiedzieć, to ja nie mam pojęcia. I zdymałem w sumie, bo już nie zdobędę Tiki Mask. Zapomniałem, kurde, myślałem, że tutaj jest jakieś, wiecie, lżejsze przejście, które pozwoli mi się cofnąć. Kurde. A bo w sumie, dobra, walić to, doskoczymy tutaj. No pewnie, że tak. Dobra. Mamy to. Proszę bardzo, yeah. Teraz już możemy normalnie robić tą rundę.
bo już nic, że tak powiem, nam nie stoi na przeszkodzie, by ją skończyć. Okej, no to... Proszę bardzo, mamy tytana tutaj ogarniętego, więc teraz wystarczy zniszczyć ogromne skrzynki i w sumie chyba tyle. A nie? Nie, 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 nie. Tutaj jeszcze na nas czekają dodatkowe skrzyneczki, kurcze, pieczone. O, i tam u góry jest skrzynka, którą warto byłoby zebrać. O, widzicie, udało się. I w ogóle, to jest dziwne, nie? Jak Crash chce zniszczyć skrzynkę i robi coś takiego, to często jest tak, że są odgłosy tego, pierdzenia, nie wiedzieć czemu. Dziwne to trochę, ale spoko. No okej, okay, no to teraz wystarczy wybić tytanów i to by było na tyle z poziomiku. Chociaż nie, wait, wróć, 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 jeszcze musimy kryształ zdobyć, który potwierdzi nasze zakończenie poziomu. Dobra, to wszyscy? Wszyscy. Teraz tutaj będzie kryształ. Dokładnie tak, nawet czeka na nas. I to jest w ogóle sekcja, która kojarzy mi się z tym Kangurkiem KO runda druga, nie wiedzieć czemu, bo podobna była sekcja w Kangurku KO, pamiętam. W tym poziomie, gdzie było się na praktycznie drzewie. Gdzie się tam, wiecie, coś ala domek na drzewie, czy coś takiego. Bo trochę podobna sekcja, nie powiem, że nie. A i kiedy zdobywamy kryształ, to mamy odgłos zdobywania, a raczej sound effect zbierania kryształów z Crasha Tag Team Racing. Ale myślę, że tego już zdążyliście się domyśleć. A my, kurde, gołymi pięściami ich porobimy. A co? My się nie boimy niczego. Naszą orkę też tutaj pociśniemy. Albo w sumie osiądziemy go, czemu by nie. I teraz tutaj całe towarzystwo wybijemy. No to już kompletnie żeśmy przebili Mojosy. O stówkę. No i dobra, to by było na tyle. You reached the Mojo goal for this level. You found all the tiki masks for this level. No i myk, 100% mamy, kurde. Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. 1135 Mojosów, dobra. No i mamy naszą konfrontację z pierwszym bossem, ale zanim tam pójdziemy, sklepik. I trzeba, kurde, kupić upgrade zdrowia. Bo przyda nam się, nie powiem, że nie. I jeszcze jeden atak. No, i to by było na tyle, tak więc myślę, że możemy już wyjść. No i co? Zaczynamy konfrontację z naszym pierwszym bossem, Dingo Dialem. Crash knows I'm up to something, so we need to make this quick. If my super amazing plan is going to work, I need each of you to do your part. You, begin construction on the parts I need. You, begin gathering fuel components. You, continue using the Mutator Raygun 3000 to turn cute animals into loyal mutants. You, do what you can to slow down Crash Bandicoot. All right. Let's get moving. I'll return to my mansion and continue work on my Mojo extraction device. With it, I will drain these masks dry. Then, the mighty Cortex Bot will become operational. Never again will the world mock Neo Periwinkle Cortex! Więc Cortex przydzielił każdej postaci jakieś zadanie. Na przykład Engine musi tam majstrować przy robocie pod nazwą Cortex Bot. Tiny musi coś tam innego zrobić. Nina będzie musiała słodkie, małe zwierzątka zamienić w ogromne tytany, czyli będzie to coś, co niedługo będziemy zresztą robić. Ponieważ tak, poziom Niny również się w tej grze pojawia. I musi za pomocą tej broni, którą Cortex opisał, zmienić te słodziutkie zwierzątka w tytany. A Dingo Dial po prostu musi powstrzymać Crasha. Jak myślicie, czy mu się to uda?
Myślę, że nie. Swoją drogą, fajna muzyka się tutaj włączyła. G'day, Crash. I know what you're thinking. Oh, look, it's Dingadile again. Same old, same old. Well, mate, I have a shiny new gun and I'm tougher than ever. No dobra, no to kurde, jeżeli tak sprawę postawiasz jasno, no to teraz kurde musimy osiąść kolejnego tytana. I cię porobimy, kurde, chłopcze z Bombasu. Więc jak widzicie, Dingadile nie jest jakoś, kurde, skomplikowany i w sumie mi się pomyliły tutaj przyciski, bo nie chciałem to zrobić, tylko coś innego. Welefant, kurde, chodź tutaj, Welefant. No, trzy razy oberwał i teraz Dingadile zmieni taktykę, a raczej może nie taktyka, zmieni arenę. I musimy się teraz na tą następną arenę dostać. Nic więcej, tak na dobrą sprawę. Ale ja bym chyba tutaj pozostałych wybił, żeby sobie te mojosy zgarnąć, bo czemu by nie? Okej. Okay. 200 mojosów się oczywiście przyda. A my lecimy dalej, dlatego że niestety... Kurde, dobra, myślałem przez chwilę, że tutaj inaczej będzie trzeba dostać się na tą arenę. Okej. No to lecimy teraz. Uwaga na strzały Dingadile'a. I teraz atakujemy go. Spam! Okej, więc sprawę postawiasz jasno. Trzeba będzie się teraz do ciebie za pomocą tych tutaj totemów dostać, więc easy. Nie jest to w sumie trudne. Jak widzicie, konfrontacja z nim nie jest jakoś super uber trudna. Po prostu atakuj go trzy razy, potem zmieni arenę i tyle. Cały schemat się powtarza. I jeszcze raz, kurde, i zaraz będzie po tobie. Cwaniaczku jeden. No i taniec Crasha. I teraz będziemy mieli dosyć specjalny challenge, czyli po prostu będziemy musieli w przeciągu tam 20 sekund zebrać pozostałości po Dingadile'u. Nawet w 10 sekund, więc nie mamy zbytnio pola do popisu, jeżeli mam być szczery. O, wszystko zebrałem. Ładnie. Wumpa Island. No i okej. Mamy Wumpa Island zrobioną na 100%. Teraz myślę, że będzie można się dostać na kolejną wyspę i tutaj zakończyć pierwszy odcinek. Albo bardziej sesję bym powiedział, dlatego że wątpię, że z tego będzie jednak jeden odcinek. Sądzę, że dwa lub trzy wyjdą z tego, co najmniej. Dokładnie tak, czas na poziom Niny. Uncle wants me to use his Mutato Raygun 3000 to turn all the creatures here into loyal minions. He must really trust me to let me do something so important to his plan. I'd better get started. Więc za pomocą broni, która się nazywa Mutate Ray Gun 3000, będziemy musieli teraz małe, słodkie zwierzątka zmienić w mutanty. Proszę bardzo, w taki oto sposób. I oczywiście co jakiś czas będziemy musieli go sobie przeładowywać, ale myślę, że to się już domyśliliście tego. Swoją drogą, bardzo ładna sceneria w tym poziomie jest. Zaczynamy w takim, powiedzmy, wieczorową dżunglą i w zasadzie jesteśmy teraz w jakiejś jaskini. Albo coś a la jaskinia. No i oczywiście co jakiś czas będziemy musieli sobie go przeładowywać, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku, więc...
myślę, że nie będzie to jakby jakoś super uciążliwe. I chyba zwykle jest tak, że musimy 20 zwierzątek zmienić w tytany, tak więc myślę, że gra trzyma się tutaj tylko jednej liczby i nie dodaje sobie za dużo. Dobra, 2 na 20. Przeładowujemy sobie. Ty, świnko jedna, co ty sobie wyobrażasz? No i mamy tutaj double jumpa, który pozwoli nam się dostać do góry. I pochodnie, które się tutaj dymią. Swoją drogą nie skomentowałem jednej rzeczy, więc w sumie się cofnę i ją skomentuję i zaraz zabijemy tutaj ostatnie zwierzątko, a raczej zmienimy je w tytana. Bardzo podoba mi się design tych tutaj pochodni. O, i mamy tutaj kolejny ten owoc łumpa, tylko on trochę inny owoc łumpa. Wait a minute. I'm not battling Crash Bandicoot. I'm not guarding a valuable resource. I'm not hatching a cunning plan for world domination. I'm a hench person. Oh. But I don't want to be a hench person. I am not gonna let Uncle make me just another hench person. In fact, this whole plan is stupid. I'm gonna... I'm going to take over. No i jak widzicie, tutaj przed chwilą Nina się zbuntowała i stwierdziła, że ej, w sumie to wujek mnie chce wykorzystać, więc teraz zróbmy mu na przekór. Więc chyba zaczyna się nowy wątek fabularny w tej całkiem spoko, słodkiej i króciutkiej giereczce. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak opuścić już Wumpa Island i lecimy na drugą wyspę. Żeby dostać się teraz na drugą wyspę, to nie kontrolujemy tutaj Crasha, jak widzicie teraz, tylko musimy wyznaczyć drogę, jak zresztą widzicie. I musimy tutaj ominąć Cortex Bota, który na środku oceanu nie wiedzieć czemu tańczy. Okej. Nie wnikam w jego, jakby, zajęcia. Insanity Island West. I w taki oto sposób tutaj zakończymy nasz pierwszy odcinek albo pierwszą sesję. Tak więc mam nadzieję, że wam się sesja podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, ponieważ staram się jak mogę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha of the Titans na Nintendo DS i nie tylko. Tak więc, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. No i polecam wbić na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Titansa na DS-a i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!